I to tak naprawdę możecie robić nie tylko w UK, to co powiem. W zasadzie chyba w każdym kraju. No, w Polsce, na przykład moja siostra w Polsce też takim czymś się zajmuje. Gdzieś tam od kogoś coś kupi, taniej, drożej sprzeda. Może Justyna mówi? Scarlet Fever, Difiteria. Kto zgadnie, co to jest? Tak, odwróć jeszcze. Nie, to jest izraelska firma. A. Ja dałem za to 5 funtów, a sprzedałem za prawie 70. No. Także możecie głosować, kto ma prowadzić ten kanał, Justyna czy ja. Następuje zubożenie społeczeństwa, także ludzie naprawdę bardziej rzucili się na używane rzeczy. Książki, nosidełko dla dziecka, ubranko dla psa. No cześć, witam Was na kanale Bez Ściemy, chociaż nie wiem, czy nie zmienić teraz nazwy tego kanału, bo Justyna tutaj się zaczyna wbijać coraz częściej. No to jak byś zmienił? No nie wiem jak. No nie wiem. Może Justyna mówi? Niech już zostanie stara nazwa. No dobra, zostanie stara nazwa, bo Justyna też mówi Bez Ściemy, tak? Raczej. Mówisz Bez Ściemy, czy tam coś ukrywa, że... Nie, no Bez Ściemy. Przez 15 lat małżeństwa same, tylko Bez Ściemy. Tak. Dobra. Kurde, jakoś mnie opina ten t-shirt za bardzo. Może ci się przybrało. No, przybrało się. Cyski ci urosły. Tak, wygląda jakbym miał gimnekomastię, czy coś w tym rodzaju. Dobrze. Dobra, okej. Okay. Dobra, sorry za ten wstęp taki głupkowaty. A dzisiaj chcieliśmy po prostu tylko parę słów powiedzieć na temat bidy. Pani bida idzie taka, że nie wiem. Ale nie, to nie jest śmieszne, bo kryzys na świecie to już jest faktem i dotyczy to każdego kraju. Polska, UK, Włochy, Stany Zjednoczone, no wszędzie jest nieciekawie, tak? Wiemy, że kryzys już jest za rogiem. No i moi drodzy, ja w paru filmach gdzieś tam wspominałem swoich o tym, że ja tam sobie dorabiam w różny sposób i trochę się was interesowało tym, w jaki sposób można sobie dorabiać, w jaki sposób my sobie dorabiamy, gdzieś tam takie komentarze były, no to postanowiliśmy dzisiaj parę słów na ten temat powiedzieć. Tak? Tak. No. A więc tak, no nie powinno się o więc zaczynać zdania, tak moja nauczycielka, pamiętam, tak mówiła, no, że nie zaczynaj od a więc. No, także, no my jesteśmy w UK, przypominam, w Szkocji, żeby to było jasne, bo będziemy tu mówić o takich rzeczach, które jakby będą dostępne, powiedzmy, głównie w UK albo tylko w UK. A więc tak, dotknął nas też kryzys, tak, poczuliśmy to na własnej skórze, trochę już, tak, podwyżki są... Rachunki, podwyżki ceny gazu i prądu. No, rachunki. Ja się zajmuję sprzedażą online, to zobaczyłem też spadek tej sprzedaży online, tak? No, tak pokazuję w dół, no bo spadło, tak? Bo spadło. Nie jest to, co było jeszcze, no, miałem powiedzieć rok temu, ale pół roku temu. Nie, no bo ludzie kasy nie mają, nie? Także co, no trochę taki będzie niezbyt jakby pozytywny ten film, ale z drugiej strony pozytywny, no bo dobra, to już zaczynamy. Słuchajcie, i to tak naprawdę możecie robić nie tylko w UK, to co powiem, w zasadzie chyba w każdym kraju. No tu jest dość prosto, bo tutaj mamy dużo tak zwanych charity shops, sklepów charytatywnych, gdzie ludzie oddają swoje rzeczy za darmo, a ty tam możesz kupić za jakieś grosze i odsprzedać to dużo drożej, albo też zostawić sobie w domu. Ciuchy, kosmetyki i sprzęt domowy, książki, wszystko. To jest tak zwane ciucholand. Słuchajcie, bo mówi, mówi prawdę. Nie mówię. Ale nie, bo to jest tak zwane ciucholand. W Polsce ciucholandy inaczej wiesz, funkcjonują. Przeważnie są same ciuchy, nie? Ciuchy, tak. Buty, no, ciuchy. I na tym zarabia albo ta prywatna osoba, która ma ten ciucholand, albo państwo, tak? A tutaj z czaryciaków kasa idzie na przykład na różne fundacje. Dokładnie. Czy to z rakiem związane, czy to dla biednych ludzi, czy to dla różnych dzieci, fundacje dla dzieci niepełnosprawnych. I to wszystko na to idzie, dlatego ludzie przynoszą swoje rzeczy, oddają za darmo, no i tam sobie wycenają w tym sklepie te rzeczy. Tak, tak, dokładnie. Ale za grosze po prostu. Chciałem powiedzieć, że my nie reprezentujemy żadnej fundacji, to tak od razu chciałem powiedzieć, żeby nie było, że coś reklamujemy. No, tak, ale tak jak Justyna właśnie mówiła, i kupując coś takiego za grosze tutaj w tych charity shops w Wielkiej Brytanii, kupisz sobie, wyhaczysz coś fajnego, niezależnie czy chcesz to odsprzedać, czy chcesz to sobie w chacie zostawić, wyhaczysz coś fajnego, ale masz świadomość, że ta kasa też pójdzie na coś. I pójdzie, bo... Tak. Znaczy ja wiem, że może teraz ktoś pomyśleć, że no nie wiadomo, ile tych pieniędzy tak naprawdę trafia do ludzi. No nie wiadomo, to jest racja. Nigdy nie mamy tej 100% pewności. Ale widzimy, jak te fundacje tutaj działają, tak? Tak. Słuchajcie,
I ja po prostu od paru lat. No właśnie. Paru lat w ten sposób sobie dorabiam do tych głównych naszych biznesów, czy tych głównych naszych zajęć. O, idzie tutaj ktoś jeszcze trzeci. Zresztą no to chodź. Jeszcze on się chciał pokazać. Tak. Justyna się dopiero przekonała po paru miesiącach prowadzenia vloga. Przekonała się, że jest fajnie. Zobaczyła, że ten kanał zaczął rosnąć i sobie pomyślała, że wejdę na gotowe. Justyna czy Gucci? Nie, Justyna. Gucci teraz zaczyna. Gucci teraz zaczyna. No. Tak, chciał tu wejść, ale tu nie ma miejsca za bardzo. Już na sofie. Co jest morda? Morda. Lubi być przytulany, ale tylko do pewnego momentu. Ale jak nie chce, to nie chce. O. No, proszę bardzo. No i dokładnie do tych głównych naszych zajęć, jak mówiłem, do tych głównych naszych zawodowych zajęć, biznesowych zajęć jeszcze sobie dorabiamy i powiem wam szczerze mówiąc, że to może się teraz tak wydawać, że a co tam, kupię jakąś jedną rzecz, zarobię 10 czy 15 funtów, co to jest? Nieprawda, możesz dorobić całkiem dobrą kasę. I teraz pokażemy wam kilka takich rzeczy, które w ostatnich dniach kupiłem i sprzedałem lub sprzedam. Popatrzcie się na to. O my god, jakie to jest ciężkie. To są książki medyczne. O Jezus Maria. No, to są książki medyczne, kupione po 2 funty za jedną, a kupiłem te książki raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich medycznych, więcej kupiłem, 7, bo już 2 sprzedałem. I to są książki z 1902 roku, moi drodzy. Z 1902 roku, czyli ile mają? 120 lat, tak? A ta jest z 1904 roku. Tutaj na dole, myślę, że widać. Są w idealnym stanie. No ta na przykład dotyczy... O Jezus, tu jest napisane po łacinie. Nie wiem czego. No, ale w każdym razie są medyczne. No, Scarlet Fever, Diphtheria, no dobra, nieważne, są medyczne. I każdą z nich kupiłem za 2 funty w tym Charity Shop, a 2 już sprzedałem po 35 funtów, czyli widzicie, jaka to jest przebitka. 2 funty, a sprzedałem za 35. 2 książki sprzedałem za 35, czyli w sumie 70 funtów za 2 książki wziąłem, a kupiłem je za 4 funty. I to jest jeden z tych przykładów, jakie pieniądze można sobie tak dorobić. Słuchajcie, żeby to nie było, że ja się chwalę, ile ja tam nie dorabiam, czy ile my tam nie dorabiamy, bo to przecież nie o to chodzi. Moglibyśmy o tym w ogóle nie mówić. Chodzi o to, żeby wam podpowiedzieć, że można jakby... No można coś robić, tak? Zamiast jakby, nie wiem, narzekać czy coś, to można coś robić. Słuchajcie, to jest kolejna rzecz. Kto zgadnie, co to jest? Odwróć jeszcze. No. Kurczę, ale ten brzuch mi wychodzi. Następnym razem kamerę muszę bardziej tak, no, bo brzuch mi za duży wychodzi. No, co to jest? Zgadnijcie, co to jest. No dobra, wiecie, co to jest, na pewno wiecie. Justynie, jak będzie zimno, to sobie taką kamizelkę będzie ubierać, chyba mówiła. Chyba na same plecy tylko. No, dla pieska, nie? Dla pieska. Ubranko dla pieska. Oni tutaj lubują się, bo w takich ubrankach ubierają pieski swoje, żeby ich nie zlał deszczyk, albo żeby nie szmarzły. No, ale nie, bo tutaj, wiesz, no lepiej mieć takie ubranko, żeby pies nie był mokry, przychodzi z nim do domu i nie trzeba już go wycierać, nie? No tak, tak, no. To jest bardzo dobra opcja. I tutaj jeszcze metki nie oderwałem, żeby wam pokazać. 2,99, no, 2,99 funta, a jest to na aukcji, już tam osiągnęło prawie 19 funtów. Także rozumiecie, nawet gdybym już teraz sprzedał za 2 dychy, no to 3 funty za 2 dychy, 17 jest na tym zarobione. Kolejna rzecz, nosidełko dla dziecka, Tiny Love, to jest taka brytyjska chyba firma, o ile się nie mylę. No nieważne. Nie, to jest izraelska firma. A. To jest izraelska firma. Oni też, no, nosidełka już coraz więcej osób właśnie woli nosidełka. No. No wiecie, o co chodzi. No. Ktoś, kto ma dziecko, to wie, o co chodzi. I też jest zainteresowanie tym. No. Nie wiem, bo miałem coś powiedzieć, ale nie zapomniałem co. W każdym razie też jest duże zainteresowanie tym, bo też jest aukcja. Dałem za to 50 pi. Nie jestem w stanie wam udowodnić, bo nie ma tutaj metki, tak? 50 pensów za to zapłaciłem.
No, nie będę wam pokazywać wszystkiego, no bo część rzeczy jest wyprzedanych, a poza tym nie ma sensu przedłużać odcinka. Ale ostatnio też znalazłeś fajny, to nosidełko w góry dla dziecka, tak? Na plecy zakłada się nosidełko, wsadza się tu dziecko. Plecak z nosidełkiem plecak razem, z nosidełkiem. Plecak z nosidełkiem razem. To ile za to dałeś wtedy? Ja dałem za to 5 funtów, a sprzedałem za prawie 70. No, bo to naprawdę było dobrej firmy i najlepsze jest to, że te rzeczy są w ogóle niezniszczone. 5 funtów dałem, to było po prostu w idealnym stanie. No. My nie mamy malutkiego dziecka i... Ale kupiliśmy to... I nie planujemy. No dobrze, także sprzedałem to prawie za 70 funtów. Widzicie, 65 funtów zarobku. Ktoś kupił z Włoch. Jakiś Włoch kupił w każdym razie. No właśnie. Bo też lubią tutaj chodzić po górach na trekking z dzieckiem małym. No. Także rozumiecie, że to nie jest tak, jak ktoś sobie pomyślał, że co tam, zarobię funta, 2 funty. No to można zarobić spokojnie kilka stówek, tak naprawdę łatwo. Czyli ja też nie spędzam po tych charity shopach 8 godzin dziennie tego. Ale można byłoby więcej, jeżeli ma się czas, bo na przykład fajne czasami ciuchy można wyczaić, na przykład oryginalne, z metką jeszcze. Dokładnie. No. Dokładnie. To zostawić sobie, za grosze kupić, czy też odsprzedać, też super sprawa. No. Ja wam tu nie będę mówić konkretnych zarobków, no bo to nie o to chodzi, żeby się chwalić, ale być może ktoś jest zainteresowany, ile można zarobić. No, to jest jak w biznesie. Jednego miesiąca może ci się udać zarobić 500 funtów, dorobić, tak? Innym miesiącu możesz nawet 2000 dorobić, no to w zależności ile czasu poświęcisz. Ja na przykład poświęcam, 5 godzin w tygodniu czasu na to, czyli powiedzmy 20 godzin miesięcznie i jestem w stanie z tych takich używanych rzeczy zarobić na czysto 400-500 funtów miesięcznie. To jest takie dodatkowe 400-500 funtów miesięcznie, nie poświęcając dużo czasu. Oczywiście nie gwarantuję, że wy tyle dorobicie, jak zaczniecie to robić, ale chcemy po prostu powiedzieć, nie, że taka opcja istnieje. No i nie sugerujcie się tym, że w UK tylko tak jest, bo w Polsce, na przykład moja siostra w Polsce też takim czymś się zajmuje. Ma tam swoją stałą pracę, pozyskuje gdzieś używane rzeczy, też w jakichś tam komisach, tych ciucholandach, tak? To się to nazywa? Gdzieś tam od kogoś coś kupi, taniej, drożej sprzeda, na OLX-ie bodajże, na Allegro, na Gumtree, także... Na Gumtree? Jest w Polsce Gumtree? Jest Gumtree.pl, no. Jest. No. Nie wiedziałam. No. No, patrzcie się, jak się ładnie w ogóle ubrała. Chce mi odebrać ten kanał, mówię wam. W dresie, no, super. Także możecie głosować. Kto ma prowadzić ten kanał? Justyna czy ja? Głosujcie od... Ja nie będę prowadzić, się nie nadaje do tego. No. Aha. No, poczekasz, aż będzie 100 tysięcy... Nie mam czasu. Poczekasz, aż będzie 100... Tak, i wejdę na gotowe. I wejdziesz na gotowe. No, także... Także tak to wygląda. Polecam wam szczerze mówiąc, jak macie tam parę godzin tygodniowo, bo to się naprawdę sprzedaje, tak zwany rynek wtórny bardzo się rozwija ze względu na to, że były te 2 lata pandemii. Wolą robić zakupy online po tym czasie teraz. Następuje zubożenie społeczeństwa, także ludzie naprawdę bardziej rzucili się na używane rzeczy. No. Wiem jak to było, bo zaczynałem sprzedawać na eBayu 10 lat temu, czy tam z 11 lat temu. Dobrze się sprzedawało. Później przez jakiś czas to tak spadało. Nie, jakbym narysował tą linię, no to ona cały czas szła w dół. I teraz od paru miesięcy zauważyłem, że wybija w górę ta linia. Jeśli chodzi o sprzedaż używanych rzeczy na eBayu, to może być wszystko, jak widzicie. Książki, nosidełko dla dziecka, ubranko dla psa, nie wiem co ja tam jest, sprzęty elektroniczne, telewizor, kiedyś sprzęt Denona, bieżnię taką do ćwiczenia. No wszystko po prostu, co jest. Tak, wszystko co jesteście w stanie kupić taniej i mniej więcej zorientować się, czy jest popyt na to. Tak. A zorientujecie się szybko, no bo po prostu nawet zobaczycie, co jest wystawiane na eBayu, co jest wystawiane na tych różnych grupach facebookowych, czy tam na Allegro, OLX-ie, Gumtree. Zobaczyć, co jest wystawiane i naprawdę można jakby w tym kryzysie, który już nadszedł i no, nie daj Boże, będzie się jeszcze rozwijał, no można parę stóweczek dorobić, nie? Tak, dokładnie. Dobra, no to my nie będziemy przedłużać. Mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Na razie nazwa filmu jest nadal Bez ściemy. Chociaż Justyna tutaj widzę coś zaczyna manipulować. Chcesz przejąć ten kanał. Nie mam czasu na jakieś kanały. Nie, no, żartuję. Nie, żartuję. Żartuję. Wszystko jest ok. W końcu się zgodziła, pomaga mi, angażuje się bardzo, także
I peszy, jeszcze się peszy troszkę. Nie peszę się, nie? Nie, nie, dobra, ja się peszę. No dobra, to co? No to na razie. Trzymajcie się. Trzymajcie się, zapraszamy was następny odcinek. My już znikamy, bo jest tam parę spraw do ogarnięcia. Młodego oczy ze szkoły tak, prowadzić. Tak, dokładnie. A, no, na razie, hej. Pa.